Policjantem i z kamieniem lepiej nie ruszać. Klara była też dobroczynna. Rozdawała wszystko, co miała. Kradła kartofle dla biednej domy. Proszę, umiłowanie, sprawiedliwości, zmysł, dobroczynności. To się nadaje, to się naprawdę nadaje do przemówienia. A czy ktoś z Państwa pamięta może jakąś budowlę, którą wybudował jej ojciec? Niestety, nie. Szkoda, bo to by się nadawało do przemówienia. No to właściwie ja już jestem przygotowana na spotkanie pod Złotym Apostołem. Resztę musi zrobić Il. Wiem, wiem. Klara ma sypnąć milionami. Milionami. O to właśnie chodzi. Ale chłopek nas nie uratuje. No chłopek nas nie uratuje. Pani Il. Panie Alfredzie, wszyscy wiemy, że jest Pan najpopularniejszym obywatelem miasta Gilen. Na wiosnę chciał ustąpić z mojego urzędu. Rozmawiałam już ze swoimi opozycjonistami i wspólnie ustaliliśmy, żeby Pana zaproponować na moje stanowisko. Ależ Pani Burmistrz. A mogę to tylko potwierdzić. Proszę jednak do rzeczy. Najpierw rozmawiam z Klarą o naszym żałosnym położeniu. Ale tylko tak ostrożnie,
postępować mądrze i z psychologicznego punktu widzenia trafnie. Już przez samo nieudane powitanie na dworcu wszystko mogło wziąć dniami. Orkiestra miejska i chór mieszany, to jeszcze nie wszystko. Tak, Il ma rację. Powitanie to jest bardzo istotna chwila. Pani Zachanasia wraca po 45 latach, stawia stopę na swojej ojczystej ziemi, wraca wzruszona. Panie Boże, żeby wszystko nam się tylko udało. Głośna radość nie jest tu na miejscu. Raczej ciche zadowolenie, wzruszony szloch, współczująca czułość dla odzyskanego dziecięcia. Bądźcie Państwo radośni, serdeczni, spontaniczni, ale pamiętajcie, pamiętajcie, wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. A dzwon straży pożarnej musi zabrzmieć zaraz po występie chóru i orkiestry dębnej. Przede wszystkim należy pamiętać, że to minęło 45 lat. Drogo pani za to zapłaci, madame. Da pani 1000. Madame, 1000. I 3000 na fundusz zapomogowy dla dwóch pokolejata. Madame, taki fundusz nie istnieje. Na to niego pani założy. Gara! A Zachanasia! Została pani, jest panią Klarą Zachanasia. O, pardon, to zmienia zupełnie postać rzeczy. Oczywiście, że zatrzymalibyśmy się chwilę, gdybyśmy wiedzieli. Czy łaskawa pani życzy sobie, aby Roland szalony czekał, aż pani zwiedzi Wilhelm? Dyrekcja kolei z prawdziwą radością wyraziłaby na to zgodę. Portal katedry jest godny obejrzenia, gotycki. Sądem ostatecznym. Odjeżdżaj przy tym swoim pociągiem. Mam nadzieję, że łaskawa pani nie wniesie zażalenia do dyrekcji kolei. To było po prostu nieporozumienie. Objazd! Posiada pan tacy tytoniu. Żyje we szczęśliwym małżeństwie.
Właściwie wygląda jak Brazylijczyk, ale pozory mu go. Jest prawosławny. Miał ojca Rosjanina. Poddawona. Bardzo interesujące przeżycie. A teraz chciałabym się rozejrzeć po Gile. Ten przybytek użyteczności publicznej zbudował mój ojciec. Porządna robota, starannie wykonana. Kiedy byłam dzieckiem, godzinami wysiadywałam na dachu i tyle w dół. Ale tylko na mężczyzn. Łaskawa pani, jako dyrektorka gimnazjum w Gilem i miłośniczka szlachetnej sztuki wokalnej, niechaj mi będzie wolno przedstawić skromną pieśń ludową w wykonaniu chóru mieszanego i zespołu młodzieżowego. No, to zaczynajcie tę swoją skromną pieśń ludową, Gilejczycy. No. Dobrze śpiewaliście, Gilejczycy. Ale dzwon miał być dzwon jak na zwonie. Łaskawa pani, zechce pani poznać naszego komendanta policji. Policjant Handler. Wachmistrz policji, łaskawa pani. Jestem do pani dyspozycji. Taka mam zamiaru mi mogę aresztować, ale miasto Gile jeszcze będzie pani potrzebna. Potrafi pani czasem przymknąć oko na to i oko. Prawdziwa Klara, prawdziwa mała czarownica. Szanowna pani, nasz proboszcz. A, ksiądz! Czy to księdza obowiązków należy pocieszanie konających? Staram się to robić. Także ty, który skazano na karę śmierci. No, karę śmierci została zniesiona w naszym kraju, łaskawa pani. Może ją znów prowadzą. Cóż za swawolne żarty się ciebie trzymają, czarodziejko. Szanowna pani, nasz doktor Nysyn. Ciekawe, czy pani wystawia świadectwo zgonu? Tragicznie. Oczywiście, łaskawa pani. To mój obowiązek ustawowo nadany przez władzę. W przyszłości niech pani stwierdzi. Ależ to kapitalne. Po prostu kapitalne. Klara ma złoty humor. Te jej powiedzonka można skonać ze śmiechu. No, nie wiem, nie wiem. Od takich żartów aż mroz przechodzi. A teraz chciałabym się udać do... Ale najpierw do Konradowego Lasu i Piotrowej Stodoły. Chciałabym wspólnie z Alfredem odwiedzić radne miejsca naszej miłości. Odeślijcie tymczasem bagaże trumne do Donego Antonego. Trumne? Przywiozłam ze sobą. Może będzie mi potrzebna. Patrzcie. Nareszcie dzwon! Nareszcie dzwon! Pierwsza próba! Małą czarownicą, czarodziejką.
miliony. Żeby tylko Klara Zachanasjan uzdrowiła fabrykę Batmana. I zakłady Wagnera. Miejsce pod słońcem. Jeżeli huta ruszy naprzód, zapanuje ogólny dobrobyt. Od dwóch dziesiątków lat poprawiam francuskie, łacińskie i greckie ćwiczenia uczniów Gilem. Ale dopiero od godziny wie pani burmistrz, co to znaczy przejmujący lęk. Kiedy ta starsza pani, ubrana na czarno, wysiadała z pociągu, ogarnęło mnie przerażenie. Wyglądała jak Parka, grecka bogini przeznaczenia. Powinna nazywać się Kloto, a nie Klara. Można by uwierzyć, że wszędzie nici żywota. Pani do Konradowego lasu. Istna procesja. Przod Bektyka, obok Nil, a z tyłu siódmy mąż z wędką. Ogrom mężczyzn, druga lejs. Potem jeszcze dwóch małych grubasów. Licho wie, co to wszystko ma znaczyć. Okropne! Jakby wprost z Hadesu! Ciekawe, czego oni szukają w tym Konradowym lesie. Tego samego, co w Piotrowej Stodole, pani burmistrz. Wracają do miejsc, gdzie on dziś, jakby tu powiedzieć, płonęła ich namiętność. Jasnym płomieniem. To mi przypomina Szekspira. Romea i Julię. Po raz pierwszy objął mnie tu w Gilen powiew antycznej wielkości. Kochani, zatem idźmy i wypijmy toast za naszego poczciwego Ina, który nie traci czasu, by poprawić nasz los. Niech żyje najpopularniejszy obywatel naszego miasta, mój następca, Alfred Hill! Niech żyje! Niech żyje! Zrozumienia dla ideałów. No, nabiorą go jeszcze. W zasadzie
Prowadzę żałosne życie. Nie opuściłem tego miasteczka w zasadzie ani razu. Jeden wyjazd do Berlina, jeden do Ticino, to wszystko. No i po co? Znam świat. Bo zawsze miałaś możliwość podróżowania. Bo jest mój! Teraz wszystko się zmieni, Kran. Z pewnością. Pomożesz nam? No nie sprawię zawodu miasteczku mojej młodości. Potrzebne nam są... To niewiele. Łasiczko! To boli! Uderzyłeś się zamiast mojej protezy! Jest tak jak on dziś, kiedy byliśmy młodzi i odważni. Kiedy szliśmy do Konradowego Lasu w czasach naszej miłości. Słońce stoi wysoko nad jodłami, jak jasna tarcza. W dali płyną obłoki, a gdzieś w Boże na wolnym kształcie. Chłodne drzewa i wiatr gałęzia. Szum, jakby fale uderzały o brzeg. Jak on dziś. Wszystko jak on. Gdyby można było unieważnić czas, moja czarodziejko. Gdyby życie nas nie rozłączyło. Pragnę tego. Tylko tego. Przecież wiesz, że cię kocham. Ta sama chłodna dłoń. Pobywka to także proteza. Też proteza. Dla ludzi jest proteza. Prawie wszystko. Po katastrofie samolotu w Afganistanie. Ja jedna wyczołgałam się spod szczotki. Załoga również zginęła. I nie, śmierć się nie ima. Gotowa jestem podarować miastu Gilet okrągły miliard!
Klara, wspaniała, czarująca. Można oszaleć ze szczęścia. Dam wam miliard i chcę sobie za to kupić sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Przecież sprawiedliwości nie można kupić. Sprawiedliwości nie można kupić. Wszystko można kupić. W dalszym ciągu nie rozumiemy. Był rok 1910. Klara Zachanasian, wówczas Klara Wyszer, skarżyła Freda Illa, że jest ojcem jej dziecka. Zaprzeczył on wówczas ojcostwu. Przyprowadził do sądu dwóch świadków. Zeznali oni pod przysięgą, że spali ze mną. Zeznali fałszywie, przed sądem i przed Bogiem. A dlaczego? Bo Ili przekupił przed litrem wódki. Kazałam ich potem szukać po całym świecie. I znalazłam. Co potem z nimi zrobiłam? Kazałam ich wykastrować i oślepić. Tak było! Prawda, historia. Byłem młody i nierozważny. Przedawniony. Wszystko przedawnione. Stara, głupia historia. A co się stało z dzieckiem? Żyło rok. A co się stało z panią? Zostałam dziwką. Dlaczego? Wyrok sądu zrobił ze mnie dziwkę. I teraz szuka pani sprawiedliwości, Klaro Zachanasian? Mogę sobie na to pozwolić. Gilen dostanie miliard, jeśli ktoś uśmierci Alfreda Illa! Mała czarownico! Przecież nie możesz stawiać takich żądań. Przecież życie tymczasem popłynęło dalej. Życie popłynęło dalej. Ale ja wszystko pamiętam, Ill. I Piotrową Stodołę, i Konradowy Lat, twoją zdradę. Oboje zestarzeliśmy się. Ty się zmarnowałeś, mnie pokrajali chirurgy. Teraz chcę, żebyśmy się rozliczyli. Ty wybrałeś własną drogę, a mnie wyznaczyłeś moją. Kiedy przed chwilą byliśmy w lesie naszej młodości, pełny oznak przemijania, chciałem, żeby czas został unieważniony. Obecnie ja go przekreślam! Obecnie ja chcę sprawiedliwości! Sprawiedliwości za miliard! Łaskawa pani. Jeszcze żyjemy w Europie. Jeszcze nie staliśmy się chłopakami. Nie staliśmy się chłopakami. Protestuję w imieniu całego miasta Gilem! W imię człowieczeństwa! W imię człowieczeństwa! Wolimy klepać biedę, niż splamić się krwią! Brawo! Brawo! A ja poczekam. Co rano przynoszą je na pustą trumnę pod Złotym Apostołem. To nikogo nie zastraszy. Miasteczko trzyma ze mną. Przeliczyła się. To prawda. Jestem starym grzesznikiem, bo któż nim nie jest. Zrobiłem jej brzydki kawał młodości. Ale gdy wszyscy Kileńczycy pod Złotym Apostołem, mimo swej nędzy, jednomyślnie odrzucili propozycję starszej pani, była to najpiękniejsza chwila w moim życiu. Thank you.
karane za kanacja. Żądam tego jako przyszły burmistrz. Jeszcze nie było wyboru. To znaczy, że pan chce złożyć doniesienie na tę panią. Czy ją się potem zaaresztuje? O tym rozstrzygnie policja. A czy coś przestrowała? Namawia mieszkańców miasta do zamordowania mnie. I ja mam tę panią tak po prostu aresztować. Tego pan chce, panie Lid? Proszę, niech pan siada. Cóż to, pan duży? Proszę aresztować Klarę Zachanasję. To pani obowiązek. Osobliwe, bardzo osobliwe. Najoczywistsza rzecz na świecie. Drogi panie, sprawa wcale nie jest taka oczywista. Rozpatrzmy wszystko na porządku. Ta pani zaproponowała miastu winę, żeby w zamian za miliard pana zwiedzała. Ale dla policji nie jest to dostateczny powód, żeby podjąć kroki przeciwko Klarze Zachanasce. Ostatecznie obowiązują to sprawa. Nakłanianie do mordu. Niech pan uważa, panie. Nakłanianie do mordu zachodziłoby tylko w wypadku, gdyby propozycja zabicia pana była pomyślana na serio. To chyba jasne. Też tak uważam. Natomiast w danym wypadku nie może być pomyślana na serio, iż cena miliarda grubo przesadzona. Na taką rzecz obietuje się 1000, może 2000, z pewnością nie więcej. To zaś ponownie dowodzi, że sprawa nie była pomyślana na serio. A gdyby nawet przyjąć, że jest pomyślana na serio, policja nie może z kolei traktować serio tej pani, która najwidoczniej ma chyzia. Propozycja nie stanowi dla pana zagrożenia, lecz tylko jej wykonanie. Niech mi pan wskaże rzeczywistą próbę wprowadzenia propozycji w czyn. Na przykład człowieka, który mierzy do pana z karabinu, a pana zjawie się niezwłocznie. Ale przecież nikt nie chce propozycji wprowadzić w czyn. Wręcz przeciwnie. Manifestacja pod Złotym Apostołem była całkowicie jednoznaczna. Pan pozwoli, że złożę spóźnione gratulacje. Nie jestem o tym tak zupełnie przekonany. Co? Jak to? Nie jest pan przekonany? Moi klienci kupują lepsze mleko, lepszy chleb, lepsze papierosy. No to niech się pan cieszy. Znak, że pańskie interesy też płyną lepiej. Całe miasteczko sprawiło sobie nowe buty. Nowe, żółte buty. A cóż pan naprzeciwko nowym butom? Ja też chodzę z nowym butami. I pani też? Ja pan widzi. I pije pani pilsneńskie piwo. Jest znakomite. Przedtem piła pani miejscowe. Było obrzydliwe. A z czego pani zapłaci za swoje pilsneńskie piwo i nowe buty? Moja rzecz. A z czego zapłacą moi klienci? Policji nie obchodzi. Ale mnie obchodzi, bo zapłacą mną. Dlaczego wstawiła pani sobie nowy ząb? Co? Nowy błyszczący ząb. Czy pan zwariował? Nikt na pana nie dybie. Miasteczko zadłuża się. Wraz z zadłużeniem rośnie dobrobyt. Wraz z dobrobytem konieczność zabicia mnie. A ta pani może sobie spokojnie siedzieć na balkonie, kopczyć cygara, pić kawę i czekać. Nic tylko czekać. Który pan leci? Wy wszyscy czekacie. Za dużo pan wypił. Może pan spać spokojnie. Policja jest po to, żeby prawo zapewnić sposób. Dbać o porządek, chraniać obywateli, zna swoje obowiązki. Gdyby gdziekolwiek, z jakiejkolwiek strony pojawił się cień podejrzenia, że panu coś zagraża, pani, policja natychmiast wkroczy. Na tym może pan polegać. Nie mam czasu dłużej dyskutować o pańskich urojeniach człowieku. Muszę iść w tej poszczelonej miliarderce uciekł ulubiony kiciuś. Czarna pantera. Muszę na nią zapolować.
unikam obrony. Przed czym? Przed boję się. Boi się pan kogo? Ludzi. Że ludzie pana zabiją? Szczują mnie jak dzikie zwierzę. Należy się bać nie ludzi, lecz Boga, nie śmierci fizycznej, lecz Boga. Chodzi o moje życie. Żywot wieczny pański? Do groby prosi. Widmo stworzone przez pańskie imienie. Nowy dzwon? Piękny głos, prawda? Pełny i mocny. Pozytywny. Rzeczywiście pozytywny. I proboszcz też? Ksiądz też przeciwko mnie? Uciekaj, my sławi chrześcijanie i poganie. Uciekaj, dzwon bije w gilet. Dzwon zdrady, uciekaj. Nie rusz na to pokuszenie. Przed to, że tu pozostaje. Uciekaj! Thank you.
kochany wódz drobiniasty, to już za czasów mojej młodości. Pani Zachanasia, pomówmy ze sobą otwarcie. Proszę wyjść w nasze smutne położenie, ponieważ od 20 lat staram się wyhodować w tej zubożałej gminie delikatne zalążki szlachetnych ludzkich uczuć. Wytrwaliśmy przez te długie, niekończące się lata, a wraz z nami przetrwało miasteczko, ponieważ mieliśmy nadzieję, że odżyje dawna świetność w wile, że zyskamy możliwość wykorzystania naturalnych bogactw. Nizina Wickenrent obfituje w złoża naftowe, teren Narodowego Lasu Brudę. Nie jesteśmy nędzarzami, madam, tylko po prostu o nas zapomniano. Stać
go na stworzenie własnego ładu świata. Świat zrobił ze mnie dziwkę, więc ja zrobię z niego burdę. No nie chcę bolić, a pragnę uczestniczyć z rozkoszach życia, ten połóż jest zgiąć, tak? A wy pragniecie uczestniczyć z rozkoszach życia. Uczciwy jest tylko ten, kto płaci. A ja płacę. Miasto Gieleń za morderstwo, koniunkturą za jednego trupa. Mój Boże, co robić? W ten sposób ściśle zewnętrznie wiąże, będzie pan całkowicie oczyszczony cokolwiek i potem tak.
Rozumiem. Czy w związku z tym przyjmie pan wyrok, panie Mil? Przyjmie. Przyjmie pan. Cieszy mnie to. Cieszy mnie, że gotów pan poddać się wyrokowi gminy. Ale czy nie lepiej całą tę sprawę rozpatrzyć bez zebrania tego sądu? Co pani chce wszystko powiedzieć? No, przedtem powiedział pan, że strzelba panu nie jest potrzebna. Ale teraz, mimo wszystko, może by się przydała. Powiedzielibyśmy starszej pani, że wykonaliśmy na panu wyrok i w ten sposób odebralibyśmy pieniądze. Wysunięcie tej propozycji kosztowało mnie kilka nieprzespanych nocy, nikt mi pan wierzy. Ale teraz to jest najwyższa chwila, żeby położyć kres swemu życiu i wyciągnąć z niego jakieś solidne konsekwencje, jak przystało na człowieka nowego. Przeżyłem piekło. Widziałem, jak zaciągacie długi. Czułem, że z każdym przejawem dobrobytu zbliża się do mnie czyhająca śmierć. Pobliźnie mnie oszczędził tego strachu, tego potwornego lęku. Wtedy wszystko potoczyłoby się inaczej i inaczej moglibyśmy ze sobą rozmawiać. Wtedy wziąłbym strzelbę przez wzgląd na was. A tak zamknąłem się w swoim pokoju i przezwyciężyłem sprawę. Sam jeden. Nie było lekko, ale teraz mam już to za sobą. Nie ma odwrotu. A wy musicie być moimi sędziami. Wasz wyrok przyjmę jako przejaw sprawiedliwości. Czym będzie dla was, tego nie wiem. Daj Boże, żebyście zdołali się z nim ostać sami. Możecie mnie zabić. Nie skarżę się, nie bronię, ale nie mogę wam oszczędzić działania. Szkoda. Szkoda, panie Il. Rezygnuje pan z szansy, żeby stać się jako tako porządnym człowiekiem, żeby się oczyścić. No ale trudno. Nic z tym nie możemy zrobić. Kiedy mnie wypałeś? Kiedyś
Musiałem długo szukać ciebie w Konradowym Lesie i Piotrowej Stodole. Znalazłem cię w bryczce. Siedziałaś w samej koszuli, z długim, zdzigłem słomy w ustach. Byłeś silny i odważny. Biłeś się z kolejarzem, który włóczył się za mną. Potarłam ci kres twarzy moją czerwoną halką. Dziękuję ci za wieńce, za bukiety chryzantem i róż. Pięknie wyglądają przy trumnie pod złotym apostołem. Już dwie sale nie może pełnić. Teraz nadszedł czas. Po raz ostatni siedzimy w naszym lesie, pełnym kukułek i szumu wiatru. Dziś wieczorem zbierze się gmina. Zostanę skazany na śmierć. Ktoś z nich mnie zabił. Nie wiem, kto to będzie, ani gdzie to będzie. Wiem tylko jedno, że moje bezsensowne życie dobiega kresu. Przewiozę mnie na kapli. Miałam budować mauzoleum w parku mego palacu. Otoczonym cyprysami. Widokiem na Morze Śródziemnym. Znam je tylko z ilustracji. Żegnaj, Alfredzie. Żegnaj, Klara. Pani burmistrz,